Janusz i Grażynka w RMF FM. Janusz! Janusz! To jest? Janusz! To jest, to jest. No. Słuchaj, masz tu gałązkę jodłową. Ty! A na co mi ona, Grażyna, ta gałązka? Co ty? Jak to na co ci, Janusz? Przecież no. Co dzisiaj jest? No co dzisiaj jest? No dzisiaj jest wybory. A. Zaznaczyłam ci gałązkami tumanie drogę do lokalu wyborczego. Ja już głosowałam. Ja pierwsza byłam, jak zwykle. I ty masz iść. Nie tak jak tydzień temu, Janusz. Zamiast do lokalu wyborczego zabłądziłaś i poszedłeś do lokalu. Do lokalu, nie jednego chyba zresztą. No i nie oddałeś głosu. Ale... I przez ciebie jest znowu teraz jak jest. A po co mam iść na te wybory, jak i tak wygramy? Nie czytałaś sondaży, Grażyna? Nie przepadam za lekturą horrorów. Bajek też nie lubię. Janusz, także masz, zawiąż se tu buciki, a ja ci tu napiszę na karteczce, na kogo masz głosować. Sam wiem. Sam, Janusz, nie wiesz. Beze mnie to ty nic nie wiesz. Pamiętaj, biorąc udział w wyborach, obywatel decyduje o przyszłości regionu, tej małej ojczyzny, tak? Która dla... Tak? Tak? To wiedząc, jak ty, Grażyna, głosujesz, to szkoda, że nie zostałaś w domu. A, nie gadaj głupot. Marsz na wybory, Janusz, masz buty na usz. Idź, chłopie, idź. I na dowód. No. Patrz na mnie. Patrzę. Że byłeś w lokalu wyborczym. Masz mi przynieść kartę do głosowania. Dobra, no, przyniosę. Idź. Dobra, idę już, idę, nie gadaj. No. Oj, poszedł, Boże. Co za tuman, no. Frekwencja będzie, a ten głosu na swoich nie odda. Dobra, jestem w te polityczne klocki. Dam. Ciekawe, jak mnie usadzą tam w nowym rozdaniu.